aujourd'hui. Vous écoutez sa voix, la musique pas. Chrystus daje nam dzisiaj słowa pełne obietnicy, słowa dotyczące modlitwy, proszenia, szukania, kołatania, że możemy mieć 100% pewność, że Pan Bóg nas wysłucha, że Pan Bóg odpowie na naszą prośbę, że my choć źli jesteśmy, dajemy to, co dobre naszym dzieciom, o ileż bardziej ten Ojciec nasz, który jest w niebie. I owszem, można to słowo wziąć jako pewien taki straszak na Pana Boga, że przecież powiedziałeś, więc ja chcę dobrze, więc wysłuchaj. Dlatego też Pan Bóg daje nam to słowo do pomocy, żeby zrozumieć to słowo Ewangelii, daje nam pierwsze czytanie, Księgę Estery, modlitwy tej królowej, która znalazła się w bardzo trudnym położeniu, że owszem, widziała, jak Pan Bóg wspaniale działa w jej życiu, została królową, mogła Panu Bogu dziękować za piękno, które miała, za mądrość, która została jej udzielana, jeszcze do tego władza, i mogła to zachować, bo mogła się nie przyznawać, że jest Żydówką. Kiedy Żydom groziło niebezpieczeństwo, ona mogła pozostać poza. Mardocheusz i protektor powiedział, możesz to zrobić, ale może Pan Bóg wybrał cię na tą chwilę, żebyś nadstawiła karku. Że Pan Bóg sobie inaczej poradzi, jeśli będzie chciał Żydów uratować, a chce Żydów uratować. Ale to jest dobra chwila dla ciebie, żeby dać świadectwo, żeby wystawić się na trudność, bo stoi przed momentem bardzo trudnym, kiedy pójdzie bez proszenia, bez zawołania ze strony króla do niego, grozi jej śmierć. I teraz ma ten wybór. Życie, schronić się, uratować swoje życie, czy też w imię sprawy, ale mogłoby powiedzieć, no i co to za sprawa, jak mnie samą król zetnie? Komu pomogę? Z innego paragrafu, ale dostanę tą samą karę. Jest tą, która zawierza Panu Bogu. Idzie, wstawia się za narodem. I jest happy end. Ona zostaje uratowana. Więcej, że zostaje spełniona ta prośba, która może brzmi nam trochę tak mocno, aby zginął, zwróć serce króla ku nienawiści do wroga naszego, aby zginął on sam i ci, którzy są z nim jednej myśli. Czyli ja, żebym się uratowała, a wszyscy wrogowie, żeby na pochybel, niech zginą. I tak się stało. Zginął Haman, zginął ci, którzy knuli spisy przeciwko Żydom. Dobrze się skończyło, wydaje się. Tak, tylko to jest Stary Testament i to jest dla nas jak gdyby to przesłanie, że to nie tak. Że coś z tego jest, ale Chrystus powołuje nas do czegoś o wiele więcej. Bo okazuje się, że ten Stary Testament jest blisko nas, że to są te modlitwy, które my zanosimy do Pana Boga, że to jest ta mentalność, którą my mamy. No właśnie ta mentalność człowieka sprawiedliwego, mi się dzieje krzywda, więc Panie, zainterweniuj, wyratuj mnie, zrób dobrze, niech się pokaże, kto jest niesprawiedliwy, niech ten niesprawiedliwy zostanie ukarany przykładnie, oczywiście przykładnie dla innych, żeby było lepiej. No ale Chrystus, który dzisiaj mówi o tej wysłuchanej modlitwie, jest tym, który znajdując się w podobnej sytuacji jak Estera, bo sytuacja ogrodu oliwnego to jest właśnie ten moment. Czy ja mam teraz się wystawić?
Kiedy przyjdą do mnie, mogę uciec. Chrystus miał drogę otwartą. Wielokrotnie wcześniej uciekał, bo nie była jeszcze jego godzina. Mógł i teraz to zrobić. Teraz nadeszła ta godzina i dobrze o tym wie. Ale mógł uciec, jak Estera. Był do tego kuszony nawet przez apostołów. Mógł wziąć i zażądać tych aniołów, żeby zrobiliby jedną wielką sieczkę z przeciwników. Mógł. Tak by zrobiła Estera. Zrobiła i tak się stało. Nie byłoby to dla niego dobre? Nie byłoby to dobre może i dla innych, dla narodu, dla chrześcijan, dla apostołów? Po naszemu pewnie dobre, ale nie po Bożemu. Że Pan Bóg robi tą ogromną różnicę pomiędzy Starym i Nowym Testamentem. Pomiędzy modlitwą Starego Testamentu i modlitwą Nowego Testamentu. Ciekawe, że wiele psalmów, tak zwanych złorzeczących, byśmy wyrzucili nawet z brewiarza. My modlimy się tymi psalmami, bo są bardzo podobne do tej modlitwy dzisiejszej Stary, a właściwie w tym samym duchu. I żeśmy wyrzucili, jak gdyby to nas nie pasowały. Chociaż pasują o wiele, wiele bardziej, aniżeli wszystkie inne części psalmów. Więcej, że nawet Chrystus modlił się tymi psalmami złorzeczącymi wrogom. Ale w momencie, kiedy przyszło co do czego, to okazało się, że tych wrogów kocha. Że jest gotowy oddać swoje życie, żeby tych wrogów ratować. Że gdyby był pewnie Esterą, to poszedłby, żeby dać swoje życie, zostać zmasakrowany, a to byłoby życiem dla pozostałych. Bo ostatecznie ta modlitwa, do której Chrystus dzisiaj zaprasza, to jest ta modlitwa, która ma cechę ufności z naszej strony. Że wiemy, i to nas uczy dzisiejsza Ewangelia, że Ojciec jest dobry. Przyjmujemy to za pewnik. W każdej sytuacji, nawet tej, gdzie wątpimy w to, że Ojciec jest dobry, ale też da dobre rzeczy tym, których kocha. No i tutaj jest nasz podpis pod pustą kartką. Co da? Da cierpienie? Da śmierć? Da opuszczenie? Cokolwiek. I teraz powiedzieć, że to jest rzecz dobra. O to prosimy. O to modlimy się. Co do tego możemy mieć 100% pewności, że to będzie dobre. Jeśli będzie to przepuszczone przez ten pryzmat ufności, przez ten pryzmat, który Chrystus miał w sobie, że Chrystus nawet w obliczu tej potwornej śmierci, którą miał i wybiera ją dobrowolnie, z własnej woli, że Chrystus nie zwątpił w dobroć Ojca. I to jest ta różnica, to jest to, do czego Pan Bóg powoli, ale mam nadzieję, że chce i nas doprowadzać.